Ja mamy wtorek i robię sobie śniadanko. To jest pita stosowana. Jest tak, papryka, pieczarki, papryka żółta i papryka czerwona, pieczarki. Co jeszcze dałam w sumie? Chyba nic. No i tą świeżą pietruszkę wrzuciłam jeszcze do tego na patelnię i to sobie razem podsmażyłam. Doprawiłam tylko i wyłącznie sosem sojowym. No i na tą pitę to wyłożyłam. Na to dałam świeże awokado i no i sos po obiedzie przedwczoraj, wczoraj, już nie pamiętam. Ten sos taki do spaghetti, co już wiele razy Wam pokazywałam. Idę jeść. A kawę dzisiaj piję czarną, ponieważ nikt nie... I widzicie, tak wygląda kręcenie vlogów. No, ja chciałam Wam powiedzieć, że po prostu nikt nie kupił nic do kawy. A więc kawa będzie dzisiaj czarna z ekspresu. Miałam przepływowy. No, ale bo właśnie, widzicie? Tak wygląda kręcenie vlogów. Niby ma być wszystko perfekcyjnie, a jednak jak w życiu nie wszystko jest perfekcyjnie. Może przy okazji przypomnę, że internet to nie życie. Ja wiem, że teraz wszyscy mieszkamy w internecie, ale jednak w prawdziwym życiu niezedytowanym wyglądają pewne sprawy ciut inaczej. I wiecie, żeby nie była jasność, ja nie oskarżam youtuberów, instagramerów, w tym też siebie, bo też należę do tego świata social mediów. Wiecie, to nie jest tak, że my wszyscy kłamiemy. Nie, po prostu pokazujemy jakieś fajniejsze wyrywki z naszego życia, które być może chcemy celebrować, chcemy się nimi podzielić ze światem, ale pamiętajcie, łatwo jest ocenić coś tylko na podstawie tego, co widzimy, ale za każdą kreacją kryje się jakaś historia i działa to w jedną i w drugą stronę. Możemy dać łatwo się nabrać, ale też możemy kogoś ocenić z góry w sposób negatywny, nie wiedząc, co za tym stoi, że dana osoba coś na przykład zrobi, zareaguje i tak dalej, i tak dalej. No, na przykład jest godzina, wiecie, jest godzina 13:40, no zobaczcie, ja dopiero niedawno wstałam. No i ktoś sobie może pomyśleć, ale leniwa siksa wysłała faceta do szkoły, dzieci w szkole, a ona się wyleguje do południa. Tak, tylko że ja mam taki tryb życia, że ja teraz jestem, wiecie, ale ja później wszystko nadrabiam. I tak jak mówię, dla kogoś może to wyglądać jak lenistwo. Ja przez wiele lat swojego życia słyszałam wiele opinii na swój temat, które po prostu były tak krzywdzące, bo osoby te, które to opiniowały, one nie chciały źle, tylko one po prostu nie wiedziały, skąd się biorą pewne takie anomalia w moim życiu. Zawsze wszystko bierze się z czegoś. To jest to, co ja Wam czytałam, jeśli chodzi o przesunięcie paradygmatu, które właśnie Stephen Covey bardzo dobrze wytłumaczył jedną historią. Tą, którą parę vlogów temu Wam przedstawiłam. Odsyłam Was do tego, jeśli ktoś jeszcze nie widział. No i idę jeść w końcu. Tak, jest już czas po szkole i Tymon z Krzyśkiem poszli do domu, a my z Amadeuszkiem jeszcze poszliśmy dokupić tort i balony i jeszcze kupiliśmy taką plakietkę, że ma 5 lat. No, co chciałaś mi się powiedzieć? Tymona urodziny Taja, nie? Tak, dzisiaj ma urodziny. Tak, dokładnie. Dokładnie. Tymon, 27 luty. No. I co, idziemy teraz do domu. Trzeba tam trochę chatę ogarnąć. Ja nie ogarnęłam dzisiaj. Znaczy, niby chłopaki mieli tam coś, Krzysiek z Tymonem, ogarnąć, ale tak. Nie wiem, wątpię w to trochę, że oni tam... Proszę? Do tego, że Tymona
A co sobie wybrał? Żeby nie sprzątać. Aha, wybrał sobie nie sprzątać. Tym on codziennie wybiera nie sprzątanie, wiesz? Zresztą ty też. Dobra. Nic, idziemy do domu, nie? Trochę tam przygotować te urodziny. Napompować balony takie fajne, niebieskie znaleźliśmy. A czekajcie, pokażę wam kolor, bo już przy Tymonie nie będę chciała pokazywać. A ojej. Takie. A Tymon bardzo lubi niebieski kolor. Zobaczcie, jakie to jest intensywne. Tak, to z Morrisona kupiliśmy. No, w Morrisonie, dokładnie. No, tak, najbliższy market, bo mamy jeszcze ten taki. No, dobra, idziemy. Patrzcie, śmieje się ze mnie, wchodzę do domu. Co ogląda? Co ogląda? La Carnuma ogląda. Ukrytą prawdę, ale cię mam, ale cię mam. Leci w tle. Chodź, musisz zmuchać ścieżki, czy się... Ale czekaj, najpierw trzeba pomyśleć życzenie, co byś bardzo chciał, a później zmuchać ścieżki. Wow! Jeszcze! Lub na jednym. Co tam może być w środku? Bo już było 100 koncepcji, nie ty muś? Happy birthday, Tymon. No i Hartek. Po prostu zrobiłem to samo, co tam pytało. Czytaj, Tymon. Gdzie jest odpowiedź? Teska. To jest coś, co potrzebuje. Ty jesteś w książce. Tym tutaj. Czytaj, co coś tam jest. Ja wiem. Co wiesz? Tablet. Cieszysz się z niego? A jakiego koloru jest ten tablet? Niebieski. To, chyba fajny. Nawet tu. No? No i tu jest z tym. Tak. Tą samą. Co, Misiu? Zadowolony? Tak. Będziesz miał swój tablet, będziesz mógł sobie oglądać, co będziesz chciał. Nie? My nie wiem. Ale ty, Monek, ja mam Roblox. Tak. No i my... Wow, masz Robloxa tam już? Tak. No i my nie wiem. Co masz? YouTube? Zobacz, tutaj idziesz. YouTube.com. Tylko musisz o niego dbać, wiesz, tak, o tym? Tak, sobie możesz tutaj pogryć, to są gry, PC Gaming. Co z tobą gry? To musisz sobie wpisać, musisz się nauczyć albo ten. Tam kliknąć, no i nazywa się Gaming. To nie musisz sobie na przykład... mu szkolenie robi. O. I teraz tu sobie klikasz, a mi tu sobie klikasz, wtedy sosa. Ci się pokazuje taka klawiatura tutaj, widzisz? No i sosa. I piszesz. Sosa po patrol, tak? P. Py. No to wpisuj. Py. P. O. P. O, tutaj piszę! Tutaj jest, o, tu. Bo co? Py. O. Czekaj, Ami. Ale patrzcie, Tymon, tutaj piszę po patrol. No jest, możesz od razu go tutaj kliknąć. Tak, no i będzie. Nie, to jest coś nie to. Musisz czytać, co klikasz. Tymona urodziny minęły, jest już godzina za 20 północ. Ja to po prostu podaję te daty i godziny naprawdę tak dziwnie, nigdy poprawnie nie potrafię powiedzieć, która jest godzina i jaka jest data, ale dobra. Chcę wam o czymś powiedzieć. Aha, chcę wam jeszcze coś powiedzieć. Zanim wam powiem to, co chcę wam powiedzieć, to chcę wam powiedzieć jeszcze coś, co chcę wam powiedzieć. W tle znowu chrapiący Tymon. Tak. Bo Tymon ma tendencję do zasypiania w miejscach, w których ja przebywam. Jak ja przebywam w pomieszczeniu typu pracownia, to on zasypia w pracowni. A jak przebywam w pomieszczeniu typu salon, to on zasypia w pomieszczeniu typu salon. No i tak to mamy. Druga sprawa. Trzecia sprawa. To, co chcę. To, co chcę wam powiedzieć, przed tym, co wam chcę powiedzieć.
Tymon powiedział, że to jego najlepsze urodziny w życiu, więc urodziny się udały, on jest zachwycony. On wiecie, bo ja próbowałam złapać jakiś uśmiech tam, jak on ten tablet tam rozpakowywał, ale no był w takim... był w takiej koncentracji nad tym wszystkim, on tak był w tej sytuacji, że nawet wiecie, no ciężko było, no. Ale tak, ale Tymon powiedział parę razy, tutaj przychodził co jakiś czas i mówił, że są jego najlepsze urodziny w życiu i po prostu super. No, a teraz tak, to co chcę wam powiedzieć. Oglądam sobie teraz miniwersję, tak się kanał nazywa, miniwersja. Bardzo fajna dziewczyna, pewnie część z was ją zna. Talerzyk w torcie, uszczerbiony talerzyk. Poruszyła ona bardzo poważny temat, który ja też już jakiś czas temu zwróciłam na to uwagę. Chodzi tutaj o niebezpieczeństwo. Chodzi o takie minusy, takie kwestie, które się zrodziły na przestrzeni paru lat, związane z kupowaniem w second handach i popularyzowaniem tego, normalizowaniem. No i najważniejsze rzeczy to przede wszystkim to, że to było bardzo niszowe kiedyś i to była alternatywa do fast fashion, ale okazuje się, że teraz bardzo często mają firmy fast fashion udziały w tym rynku wtórnym z tej przyczyny, że one w ten sposób się zabezpieczają na ten czas, kiedy ludzie przestaną w tych ich sieciówkach kupować, oni po prostu gdzieś tam jakimiś kanałami, po prostu mają jakieś udziały z tego, że ludzie kupują w second handach, nie wiem, czy konkretnymi second handami, czy z platformami typu... Nie chcę oskarżać Vinted, że oni to tak robią, tylko chodzi o to, że typu Vinted, typu, no nie wiem, tam Allegro czy jakiekolwiek, gdzie ludzie sprzedają swoje rzeczy. I to mnie zaskoczyło, nad tym nie myślę, znaczy może nie zaskoczyło mnie to, ale nie wiedziałam o tym, nigdy się nad tym nie zastanawiałam i to jest taka ciekawostka i informacja, która stwierdziła, w mojej głowie tak stwierdziłam, aha, nie? No faktycznie, no. No, ale no i o to chodzi, że po prostu te wszystkie marki fast fashion cały czas po prostu na tym konsumpcjonizmie zarabiają. No i właśnie tutaj o ten konsumpcjonizm chodzi, że marki fast fashion kojarzą nam się z konsumpcjonizmem, a już second hand nie. Ale także zwróciła dziewczyna uwagę na to, że teraz po prostu zamiast kupować tony ubrań w sieciówkach, kupujemy tony ubrań w lumpeksach i jeszcze do tego robimy hole. Tak, robimy hole zakupowe i później wiesz, naoglądasz się tych holi z second handów i sama lecisz, czy sam lecisz do second handu, bo ktoś ci narobił ochoty na kolejne zakupy ubraniowe i to też mija się trochę z celem, bo no, ale najważniejsza rzecz, jaka mnie tutaj uderzyła i to mnie uderzyło nie po raz pierwszy, bo ja już jakiś czas temu to zauważyłam, że kiedyś jak chodziłam do lumpeksów, kiedy to jeszcze nie było takie modne, kiedy to były czasy, kiedy trochę jeszcze była siara, ale już były osoby, które świadomie do tego podchodziły i były osoby, które potrafiły to docenić i uważały to za coś fajnego, ale wiecie, ale masy jeszcze uważały to za siarę, to wtedy było dużo więcej marek niszowych, a teraz, kiedy wchodzę do takiego lumpeksu, co z tego, że ja tam, znaczy fajnie, że tam wchodzę, fajnie, że tam robię zakupy, bardzo się cieszę, dalej mam w czym wybierać, ale coraz częściej muszę wybierać między toną tych właśnie sieciówkowych rzeczy, tych szmat, tak, tona poliestru, tona jakichś po prostu szmat, wiecie, ja mam trochę ubrań sieciówkowych z second handów, które mi się podobają, ale
No i one może są perełkami ze względu na wygląd, bo bardzo fajnie wyglądają, a już w tych sieciówkach ich nie można znaleźć, więc dalej one są w jakiś sposób wyjątkowe, bo nie ma ich wszędzie na ulicy, tak? Nie widzę milion osób w tych samych ubraniach i dalej one są fajne, dalej one cieszą, ale jakościowo one nie są już takie fajne, już na przykład coraz częściej, znaczy na przykład mam taki problem, że kupię coś fajnego, bo mi się podoba, ale mi nie pasuje materiał, jest to niewygodne albo coś, leży mi to w tej szafie i mimo, że kupiłam to w second handzie, to i tak nie jestem do końca z tego zadowolona. No i właśnie ona zwróciła też uwagę, mini wersja zwróciła uwagę na to, że jeszcze za parę lat, zamiast faktycznie znajdować te perełki, te takie niszowe marki, porządne, wręcz nawet luksusowe, będziemy grzebać w tonie śmieci i tak będziemy kupować śmieci. Teraz chcemy unikać kupowania śmieci w sieciówkach, więc chodzimy do second handów w tym celu, żeby tych śmieci unikać, ale siłą rzeczy przez te lata, kiedy ludzie kupowali masowo śmieci w sieciówkach, teraz te śmieci lądują w second handach, bo ludzie je tam oddają i tak siłą rzeczy za parę lat po prostu będziemy głównie, wiecie, tam mieć Shein, Temu i różne inne takie rzeczy, bo ludzie tego nakupowali, nadal kupują, taką, wiecie, tandetę i ta tandeta wyląduje prawdopodobnie w tych second handach. Już dużo ciężej będzie znaleźć naprawdę wyjątkowe rzeczy. No, ja Wam nie będę mówiła o wszystkim, co widziałam w tym vlogu, bo ja nie chcę też podbierać kontentu komukolwiek i chciałam tylko zaznaczyć te trzy punkty, które we mnie najbardziej uderzyły i skłoniły mnie do tego, żeby się z Wami podzielić tymi informacjami. Jeżeli będziecie chcieli, to sobie wejdźcie po prostu na kanał YouTube, który się nazywa Mini Wersja i sobie tam obejrzyjcie ten cały film, który dziewczyna nagrała, bo na pewno się napracowała i należy to docenić. I jeżeli byście zechcieli, to bardzo fajnie by było, gdybyście sobie ten po prostu materiał obejrzeli, a ja uciekam, bo mi się zaraz telefon rozładuje, bo już mi się telefon pomału wygasza. No i idę zaraz spać, postaram się dzisiaj wcześniej położyć, tak do 12, do północy chcę się położyć, czyli tak 10 minut. Dobranoc!